Okej, okay, ja tam bym nie wkładał. Palcy bym nie wkładał. Dzień dobry, szanowne grono graczy, zapraszam do takiej gameplayowej troszkę opowieści na temat Hogwarts Legacy czy Dziedzictwo Hogwartu. I mamy otwarty świat, w którym się poruszamy. I cofam swoje słowa z poprzedniego odcinka, że to jest częściowo zamknięty świat. No nie. Czym bardziej go odkrywam, tym bardziej jestem skołowany i powiem wam szczerze, to jest niesamowite, że jak dostaniecie latanie na miotle, to możecie totalnie wszędzie wylądować, nawet na tym cmentarzu. Jeżeli macie gdzieś trudności z dojściem, to po prostu tam lecicie, lądujecie, więc powiem wam, że świat jest naprawdę gigantyczny. Są takie różne też fajne zabawy z lataniem, jak z tymi balonami. Jest ich przeważnie 5. Jak sobie bez problemu je przejdziecie, no to dostajecie expa. I są też różne zadania, które na szybkość. Są różne tory, które możecie przechodzić i tak dalej. No to jest taki bonus, wiecie, w świecie. Teraz dostaliśmy 50 PDK. O, 22 level. Nice. A więc eksploracja świata jest naprawdę fajna. I nie czuję tutaj zmęczenia, nie czuję tutaj znudzenia po naprawdę wielu godzinach gry. Z tego względu, że czym więcej macie różnych speli, a jest ich tyle, tylko i wyłącznie tyle. Do niektórych nie mam jeszcze dostępu, na przykład do Avada Kedavra. Więc to te spele, jak na przykład Depulso, pozwalają wam odepchnąć golesi, ale rozwalić jakiś mur i się dostać do miejsc, gdzie wcześniej nie mogliście się dostać. Więc to jest mega istotne, żeby mniej więcej robić te zadania, które wam są dedykowane. Bo jakiś mroczny wilk tu jest. Uwielbiam na przykład spell, który ostatnio dostałem, czyli podnoszenie gościa i glebowania przeciwników. Od razu futerko z niego wylatuje. O, tu jest jeszcze jakiś koleś. Ale też jest fajne bardzo przyciąganie, zamrożenie, przecinanie i dobijanie. Więc tu są takie kombinacje czarów, które możecie stosować. I to jest mega fajnie. Ale dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o czymś innym. Ale dzisiaj zajmiemy się pokojem życzeń. Pokój życzeń będziecie mieli dostępny z czasem. I to jest naprawdę super sprawa. Idziemy do mapy świata, do mapy Hogwartu, przepraszam. Tutaj macie taki znacznik, sekretne pomieszczenia. I tutaj jest pokój życzeń. Byliśmy na początku tam. I tam hodujecie roślinki, montujecie sobie cały pokój życzeń jak chcecie. Chcę wam pokazać mniej więcej, jak to jest skonstruowane. Mamy kilka speli. Pierwsze to jest coś takiego jak zakręcie wyczarowujące. Tutaj w Hogsmeade dorwiemy recepty. Za chwilę wam pokażę, gdzie dokładnie. Kolejne zakręcie to jest właśnie transmutacja, czyli zmieniamy przedmiot, wielkość, kolor, jakkolwiek chcecie. A tutaj demolujemy, żeby uzyskać kamień księżycowy, który możemy w świecie znaleźć, albo nawet możemy sobie tutaj znaleźć miejscówkę, która wam robi ten kamień co jakiś czas. I mniej więcej tak to działa, więc spróbujmy sobie posadzkę na przykład zmienić, bo czemu by nie. Jak widzicie, tu możecie posadzkę dostosować. Te większe pomieszczenia, jak te tutaj, które się podświetlają, to mają przeważnie cztery różne jakby zestawy, które możecie wybrać. Wybierzemy sobie ten, bo jest fajny. I właściwie to każdą rzecz możecie dostosować, nawet te schody. Schodów nie zmieniałem, ale to może być ciekawe. Okej. Okay. Są takie drobne szczegóły. Ale wszystko pod zieleń, bo ja ze Slytherinu jestem. Więc fajnie to wygląda i działa to naprawdę niesamowicie szybko, co mnie mega zaskoczyło. Kolejna rzecz to jest właśnie zmiana przedmiotów i tu spróbujemy, nie wiem, tego wielkiego stwora zamienić na mniejszego. Czyli możecie jeszcze rozmiar przedmiotów zmieniać, albo na jeszcze większy. Tu już chyba nie mam miejscówki, muszę... O, na przykład na taki. nie, on jest za duży. Zdecydowanie za dużo miejsca zajmuje. Taki średni jest całkiem sympatyczny, nie? Okej, okay. I kolejny ten czar wyczarowywujący, czyli mamy do dyspozycji dużo rzeczy. Eliksiry, zielarstwo, narzędzia. Tutaj trochę zasłaniam, ale macie tutaj mniej więcej pojęcie, jak to wygląda. Albo zmienimy to. Tak o was dbam. Zobaczcie, mamy tutaj właśnie stoły botaniczne, gotyckie. Tutaj jeszcze kociołek magiczny. Nie dorwałem, ale on jest fajny, bo raz na jakiś czas waży wam cały eliksir. Losowy, ale cały. Więc 3000 golda to kosztuje. Mamy meble, ale mamy również jakieś takie dzikie rzeczy jak naściennie obrazy, które możecie, żebym sobie jakiś obraz wrzucić, żeby wam pokazać.
Ale możemy zmienić, zwiększyć jego rozmiar. To jest ten sam obraz, ale zmieńmy na ten. O, widzisz. Czyli w teorii, no dobra, powiesimy go tak, ale tutaj większe rzeczy można powiesić, więc fuck it. Okej. I te rzeczy właśnie zdobywacie, może nie te, ale takie dekoracyjne zdobywacie w świecie, zamiast różne rzeczy. Co to było? Ty, jaki czar. Taki koczkodan. Ty, to sobie go damy. Nice! Okej, ale pogadajmy o najważniejszej rzeczy, czyli sadzeniu roślin. Jak widzicie, tu jest taka duża... zestaw donic małych, gdzie możemy posadzić sobie rzeczy i później zbierać plony, a z tych plonów robić eliksiry. Tutaj możemy też wyczyścić pod C cały zestaw i sobie posadzić na przykład malwę, ale mandragora mi się podoba, bo fajnie demoluje przeciwników, ogłusza dookoła. To jest super sprawa. Mam też tu poniżej, obok wam pokażę, stół, który robi losową gałązkę. Losowe zielsko, co 9 minut. Więc to też jest fajne. Tutaj jest biureczko, gdzie identyfikujecie niezidentyfikowane przedmioty, ale przydaje się często. I tu mamy eliksir wignowy. Fajna nazwa. Który nie leczy. Tak więc tutaj macie zestawy. Maxim jest fajny, bo dodaje niezłego powera, ale powiem wam, że inne przedmioty też są użyteczne i przeważnie Edurus to jest taka kamienna skóra plus Maximus to jesteście the best. Niewidzialności również jest. Szkoda, że nie ma więcej tych eliksirów. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie. Bo tutaj jest taka baza naprawdę na dodatki, mam wrażenie, i to gigantyczna. Okej, teraz mamy, tam mamy małe donice. Tutaj mamy jedną dużą, bo nie było mnie stać na cały komplet. Z jadowitą tentakulą, polecam serdecznie, wali wszystkich przeciwników jadem. Zbierzemy, 15 minut rośnie. I tu mamy coś, co uwielbiamy. W średniej donicy możemy kąsającą kapustę zamalować, która wygląda dokładnie w talentach, możemy to zobaczyć. Wygląda naprawdę świetnie i polecam ten talent, rzucacie jedną kapustę, wylatują dwie. I dwie kapusty robią sieczkę z waszych wrogów, ciągle ich, wiecie, trącając, no i jedząc, nie? Bardzo fajna sprawa, podobno najmocniejszy spell. Kapusta. I dlatego ten pokój życia w ogóle mi się podoba, bo możemy tutaj różne rzeczy też wzmocnić talentami i one są naprawdę mocne, to trzeba przyznać. Więc czarna magia też jest fajna, nie powiemy. Okej, okay, guys, więc tutaj sobie jeszcze zbadamy, co możemy posadzić. Opróżnimy donicę i tu możemy kąsającą kapustę. Figa abysyńska to jest do różnych eliksirów. W sumie mógłbym tą figę abysyńską zasadzić. A będziecie szukać poradników, to zdecydowanie grajcie po angielsku. Tak, bo nasze nazwy są wow. Tak więc to wszystko mam dla was. Powiem wam, że ja się tu świetnie bawię. I jeszcze chcę wam pokazać, gdzie mniej więcej możecie różne receptury pokupować, bo one są mega ważne. Może pójdźmy tutaj. A to będzie dokładnie w księgi i zwoje, prawym sobie zaznaczę. Teraz mamy tak, karmik dla zwierząt. Moja kobieta uwielbia karmić zwierzęta, to będzie w następnym odcinku. Niektóre są zajebiste. Skrzynia z zabawkami dla zwierząt, okej, okay, ale tu mamy magiczny wzór. Kompostownik używamy, żeby, wiecie, lepsze plony były. Magiczny kociołek, raz na jakiś czas wam coś montuję. I tutaj mamy całe zestawy donic, które możemy wykupić. Tu tego jest już mniej, bo ja powykupowałem różne rzeczy, ale teraz zbieram 3000 zł na ten kociołek, żeby on mi robił eliksiry, więc to jest całkiem fajna sprawa. Więc nie musicie się w sumie bawić w zielarza, ale żeby mieć te rzeczy, które wam robią pewne rzeczy co jakiś czas, jest super. Mieliście rzeczy, które wam robią niektóre rzeczy, wiecie, rozumiecie, nie? Oh god, tak więc powiem wam, że graficznie gierka wymiata, mi się to strasznie podoba. Foxmate, nie wolno latać na miotle, właśnie to zaprezentowałem. Pod tabulatorem macie kapustę, których możecie użyć. Właściwie całkiem fajna sprawa. I tyle, guys. Dzięki wielkie za uwagę. Hogwarts Legacy approved i tak jak mówiłem, mocno wciąga i trudno się od tego oderwać. Dużo rzeczy do odkrycia przy okazji. Więc hej, nice'owo to wygląda, jestem mniej więcej 24% wyzwań mam, więc jeszcze wiele chyba przede mną, takie mam wrażenie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, hej hej!
at this. It's amazing. Oh,